Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o billboardy antyaborcyjne czy pro-life prezentujące fragmenty rozczłonkowanych płodów, to faktycznie zdarzyła się taka sytuacja, że te billboardy zostały zamalowane ze względu na sprzeciw w związku z publikacją tego rodzaju treści w przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna jest naszym wspólnym dobrem. Musimy pamiętać, że nie tylko dorośli mogą się przy takim billboardzie znaleźć, ale też dzieciaki. I mieliśmy dużo zgłoszeń właśnie tego typu, że dzieciaki po prostu pytają i rodzice są oburzeni tym, że muszą tłumaczyć dzieciom, co takiego na takich billboardach się znajduje. Mogę powiedzieć tak, Robert Górski, Andrzej Brachmański, Andrzej Bocheński mają sprawy w prokuraturze. Mnie to ominęło ze względu na to, że pojawiłem się w miejscu całej akcji spóźniony. Natomiast panowie muszą się mierzyć z zarzutami, muszą się tłumaczyć ze swoich działań i uważamy, że to jest karygodne, bo jest to obywatelski sprzeciw, do którego każdy z nas ma prawo.